Sobota, 7 stycznia, program Igloo Talk. Zaczynamy pierwszy odcinek, w którym będziemy rozmawiać na temat internetowego klubu piłkarskiego Olimpia Poznań. I dzisiaj naszymi gośćmi są prezes Robert Nadrał. Witam. Dobry wieczór. Dyrektor sportowy, obrońca, współzałożyciel czy w jednym Sebastian Walkowiak. Może najpierw zacznę od nowego zawodnika, chociaż tutaj też nowa twarz. Nowy zawodnik Olimpii Poznań, zdobywca Pucharu Polski z Lechem Poznań, Damian Nawrocik. Dobry wieczór. I Maciej Bukowian, dyrektor, i tutaj muszę przeczytać, do spraw innowacji i rozwoju, ale o tym będziemy jeszcze fajne rozmawiać. Zacznę może od prezesa. W zasadzie chyba warto pierwsze pytanie zadać. Skąd się wziął w ogóle pomysł na internetowy klub piłkarski? A pomysł wziął się z... W sumie zaprzyjaźniony jestem z panem Andrzejem Bystrem, który kiedyś grał w Schalke. Z nim tam grałem na zachodzie jeszcze w piłkę nożną w drugiej drużynie, gdzie Andrzej Bystra był trenerem. No i opowiedział mi o pomyśle właśnie stworzenia takiej drużyny, którą prowadziliby użytkownicy w sieci. Tak mi się ten projekt spodobał, dołożyłem swoje. No i w 2014 roku założyliśmy tam taki właśnie niemiecki klub. Tak to powstało. I co potem? Bo wiemy, że był klub w Niemczech, czy był, jest Inter, jest Inter Dragon, tak? I potem ten pomysł przeniósł się do Polski. No i... Do Poznania właśnie. I dlaczego Poznań, dlaczego akurat Olimpia? No, to akurat wyszło z tego, że tutaj nasz dyrektor sportowy Sebastian Walkowiak, którego poznałem, przyjechał tam do pracy na pół roku, wesprzeć w sumie też Dragonów. Znaliśmy się z Sebastianem się z boiska, gdzie nasi synowie grali w tym samym klubie. No i tam dyskutowaliśmy na temat piłki nożnej, ja mu opowiedziałem o projekcie, Sebastianowi to się też bardzo spodobało. Wyjechał tam do pracy, wspomóc też Dragonów, bo tam też walczyliśmy wtedy w zeszłym roku o awans do wejścia ligi wyżej. No i tak w sumie z tych rozmów wynikło, że zrobimy coś takiego też w Poznaniu. Sebastian zawiózł mnie na stadion w Golęcin, gdzie pokazał mi ten stadion Olimpii. No i w sumie pomysłodawcą na tą Olimpię całą był Sebastian ogólnie. I ja kiedy zobaczyłem ten stadion, stałem na środku tego boiska, to byłem po prostu zachwycony. Nagrałem nawet filmik sobie taki, bardzo mi się to spodobało. Czułem tą moc taką, że coś tu się kiedyś praktycznie działo. Tak? I szkoda, że tam się teraz w sumie poza tym żużlem nic więcej takiego nie dzieje. No i tak powstał ten pomysł właśnie, no i myśmy to po prostu zrealizowali. Zaczęliśmy wiosną 2016, tak? No, żeśmy zaczęli to wszystko przygotowywać, Sebastian stworzył drużynę, no i tak to powstało. No właśnie, stworzyłeś drużynę, przyznam szczerze, że na pierwszym treningu było nas bodajże chyba 10, nie było nas dużo przynajmniej. Na pierwszym sparingu było nas zdecydowanie więcej, ale doskonale pamiętam sytuacje, w których nie znałem nawet imion kolegów, z którymi gram. Czy nie bałeś się o to, że w zasadzie stworzysz zupełnie coś nowego, że może to gdzieś nie zagra, może gdzieś nie będziemy ze sobą współgrać? Raczej się nie bałem, bo połowę zawodników, którzy przyszli na pierwszy trening, to znają osobiście, więc było mi trochę łatwiej. Tak? Na pewno gorzej miał trener nasz, który znał tam powiedzmy może parę osób, ale ja znałem i myślałem, miałem taką nadzieję, że to na pewno wypali, bo myślę, że z każdym zawodnikiem, z którym rozmawiałem wcześniej, tak? I każdy był bardzo chętny, więc z ogólnie byłem pewien, że będzie dobrze. Jesienią, w zasadzie latem sprowadziliśmy kilkunastu nowych zawodników, tak, żeby stworzyć drużynę. Teraz zimą sprowadzamy, no,
człowieka ikonę. Myślę, że nie trzeba przedstawiać nikomu Damiana. I właśnie teraz pytanie do ciebie. Dlaczego Olimpia Poznań? Dlaczego właśnie wybrałeś klub w zasadzie z ostatniej klasy rozgrywkowej, jakby nie patrzeć? To znaczy, tutaj byliśmy z Sebastianem już w kontakcie od jakiegoś czasu. Ja po przyjeździe z Wysp we wrześniu nawiązałem, można powiedzieć, współpracę taką do końca grudnia ze Środą Wielkopolską, z panem Ratajczakiem. Ta umowa nam się skończyła w grudniu. Mi też, można powiedzieć, przyszedł napływ obowiązków związanych z Lechem Poznań, z szkoleniem dzieci. Nie byłbym w stanie, mimo może chęci przedłużenia Środy ze mną mogę, chociaż nie wiem, czy tak by było, nie byłbym w stanie pogodzić tego wszystkiego na raz. Bo tam jest praktycznie 4 dni w tygodniu zajęcia z dziećmi, także ciężko było mi to wszystko pogodzić, te dojazdy. Poza tym moja dziewczyna też gra w piłkę. Nie widzielibyśmy się przez cały tydzień, także mówię, fajnie, zawsze mnie do tego Poznania ciągnęło i chciałbym zostać w Poznaniu już do tego końca, nie? Nie chciałbym się już nigdzie ruszać, nigdzie się szukać, tutaj zakotwiczyć i chciałbym jeszcze grać w piłkę, tym bardziej, że czuję się w bardzo dobrej formie fizycznej i wiem, że mogę jeszcze wiele dać siebie. Czyli można pokusić się o stwierdzenie, że Damian Nawrocik zakończy karierę w Olimpii Poznań? Czy jeszcze o tym nie myślisz? Znaczy, nie myślę, żeby gdziekolwiek tam jeździć, ale myślę, że swoim doświadczeniem też mogę jakoś pomóc tutaj Olimpii. Swoim charakterem też mogę pomóc i no zobaczymy, co przyniesie. Wiadomo, że celem jest awans. Ja będę starał się grać jak najlepiej i tyle najlepiej zrobię pozwoli. Kontuzje mnie nie nękają, prowadzę się dobrze, trenuję sam też indywidualnie dla siebie. Oprócz treningu, który miałem w Środzie, praktycznie każdy dzień robiłem coś dla siebie, żeby tą formę fizyczną utrzymywać. I myślę, że takim bodźcem jest też dla mnie to, że klub z Poznania Olimpia, który wiadomo, że kiedyś miał wielką tradycję, bo też chodziłem na mecze Olimpii, jak jeszcze grała w pierwszej lidze. Fajnie, że coś takiego zostało reaktywowane i mówię, no miło jest być w Poznaniu. Wspominałem już, że zdobyłeś Puchar Polski i masz blisko 100 występów w Ekstraklasie. Chciałem się zapytać, czy czujesz się spełnionym piłkarzem? Czy, no wiemy, że w przeszłości miałeś problem z kontuzjami dość poważnymi i no z jednej strony patrząc, zdobyłeś Puchar Polski, tak? No nie każdy może to zdobyć, nie każdy poczuje ten smak. Ale z drugiej strony przez te kontuzje wydaje mi się, że gdzieś tam nie wszedłeś na jeszcze wyższą półkę niż mogłeś. I teraz właśnie moje pytanie, czy czujesz się mimo wszystko spełnionym zawodnikiem? Z perspektywy tego, co mnie spotkało, tych problemów zdrowotnych, to myślę, że wycisnąłem, można powiedzieć, praktycznie maksem. Mówię, po kontuzjach dochodziłem do siebie, łapałem jakąś tam formę, coś tam się znowu działo, albo źle podjęte decyzje życiowe co do zmiany barw klubowych. Też miało na pewno jakiś wpływ i mówię, zawsze moim marzeniem była gra w Lechu od dziecka. To marzenie się w jakiś sposób spełniło, choć spodziewałem się, że już będąc w tej drużynie, robiąc sobie jakąś markę, mogę osiągnąć więcej. Ale mówię, no, los potoczył się jak się potoczył. Jestem dumny z tego, że wypełniam barwę tego klubu i jestem spełniony na to, co przeżyłem, to mi się wydaje, że jest tutaj. Jeszcze na chwilę chciałem tylko zostać przy tobie. Przygoda w angielskim Blackpool. Czy to było planowane? Właśnie dlaczego akurat wyjechałeś na Wyspy Brytyjskie? To znaczy, ostatnim moim klubem w Polsce, przed powrotem teraz we wrześniu, była Rumia. To też była trzecia liga, też była aspiracja na awans, niestety się nie udało. Zaważył ostatni mecz ligowy, który, można powiedzieć, remis nam dawał awans. Przegraliśmy do 4-0. Przydarzyła mi się tam też kontuzja. Albo stół, albo dłuższa przerwa. No i tam można powiedzieć, że byłem na takim rozdrożu. Pojechałem na wyspę, wiadomo, też do pracy, tak jak większość kolegów moich. Pojechałem do pracy. Po jakimś roku może pojawił się pomysł założenia szkółki dla dzieci. Najpierw to była Walia. Z Walii przeniosłem się do Blackpool. Tam też pomagałem kolegom w akademii, porobiłem papiery trenerskie. No i stwierdziłem, że jakoś tam się prezentuję jeszcze na boisku, bo też mnie namawiali, żebym gdzieś tam się zgłosił. No i to w Blackpool to nie było tam Championship, tylko była tam liga niżej, wiadomo. Mm-hmm. Rozegrałem 4, bodajże 5 meczów, ale z tym, który mi tam kompletnie odpowiada, bo piłka latała mi nad głową cały czas. Nie lubię tego. Dałem sobie spokój. Stwierdziłem, że lepiej sobie pogadać z chłopakami w parku, którzy też tam gdzieś kiedyś grali po trzecich, czwartych ligach i przynajmniej nic mi się nie stanie, niż tam gdzieś męczyć się, nie, na boisku. Także mówię, to była krótka przygoda, też niezapomniana. No ale mówię, no chciałem spróbować, zobaczyć jak to jest. Było miło, było fajnie, ale to jednak nie było dla mnie. A teraz właśnie szkolisz jeszcze młodych chłopaków w Akademii Lecha Poznań. Wspominałeś, że szkoliłeś też młodych zawodników w Anglii. A ciężko się odciąć od piłki?
bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Jeżeli to się robi przez całe życie, ja zacząłem trenować w wieku 8 lat na dębcu. Całe życie podporządkowałem piłce. Także wiem, że ciężko będzie mi powiedzieć stop, kiedy już nie będę mógł sam grać, ale mimo wszystko chciałem być przy futbolu. I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do kolejnej osoby, kolejnej nowej osoby na naszym pokładzie. Maciej Pukowian, dyrektor do spraw rozwoju i innowacji. Dokładnie. Czy mógłbyś nam trochę przybliżyć, za co będziesz odpowiedzialny w naszym klubie? Dużo nie mogę, bo część jest tajemnicą, bo to jest w końcu innowacja, także nie mogę zdradzić, co będzie nowością u nas. Ale mogę zdradzić to, że będziemy mieli na pewno kamerę 360 i możliwe, że kolejny już Eagle Cafe będzie Eagle Talk, będzie tutaj robione kamerą 360. Także na pewno również mecze będą robione kamerami 360 na żywo, co będzie na pewno nowością jakąś tutaj w Polsce, bo no, nie jest to dotychczasowo robione co na każdym meczu. Po prostu co jakiś czas pokazywano nowe technologie, a my to będziemy robili na każdym meczu. No właśnie, bo wspominaliśmy już, zresztą informowaliśmy naszych fanów na Facebooku, że nasze mecze będą najprawdopodobniej transmitowane w technice 360 stopni. Dlaczego, skąd w ogóle wziął się taki pomysł? No, bo raczej nie spotkałem się w Polsce z transmisją tego typu. Na czym to, jakbyś mógł wytłumaczyć jeszcze, na czym to polega, bo może niektórzy jeszcze nie do końca rozumieją. To zacznę od tego, skąd to się wzięło. To się wzięło od tego, że wcześniej pracowałem nad projektem okularów 360 stopni, gier do tego, a niestety coś nie wyszło. No i też doszedłem właśnie dlatego do Olimpii i żeby tutaj móc to na pełnej parze po prostu zrobić. I kamera 360 polega na tym, że obraz widzimy wokół siebie całkowicie. Możemy obracać ekranem, zobaczyć sobie niebo, jak trawa jest ładnie skoszona. Czyli będziemy się czuć jak na stadionie. Dokładnie tak. Dodatkowo jeszcze dostajemy prawdopodobnie z kamery od Samsunga. Dodatkowo jeszcze oczywiście okulary. A tak jak założymy to okulary, to już w ogóle poczujemy się jak na prawdziwym stadionie, na prawdziwym meczu, jeśli siedzieli na tym przesełku, oglądali sobie mecz z bliska. Czyli generalnie wielki boom. Wielki boom. Boom będzie się na pewno... Ale to ze spokojem nie będę... Wszystko w swoim czasie. Tak jest, wszystko w swoim czasie. No to jeżeli jesteśmy przy boom, no to warto wspomnieć o rundzie jesiennej w naszym wykonaniu, bo trzeba przyznać chyba szczerze, że wyniki są... zadowalające. I właśnie jest to pytanie do prezesa, czy spodziewał się aż takiego boom? To znaczy nie, podchodzimy do tego w ogóle bardzo spokojnie, bo ogólnie to plany były nasze wspólne, Sebastiana i moje, żeby ten rok po prostu zagrać. Wiadomo, no, marzeniem było, żeby wejść do ligi wyżej, ale ogólnie chcieliśmy złożyć drużynę i chcieliśmy z tym ruszyć. No wielką niespodzianką potem po tych meczach przygotowawczych, które no nie za dobrze wyglądały, także ja tu byłem bardzo sceptyczny, ale ogólnie tak po prostu dałem Sebastianowi pracować. Znam Sebastiana, wiem jakim jest dobrym piłkarzem. Nie znałem wszystkich kolegów, których on do tego naszego klubu ściągnął do gry. Nie znałem trenera. Przyglądałem się, to wszystko było tak bardzo powoli rozwijane, ale okazało się na sam koniec, że bardzo rozsądnie byłem zachwycony. No jestem po prostu zachwycony tym, co się wydarzyło. Praca została wykonana 120%. No właśnie, w zasadzie nie będę pytał się ciebie, czy jesteś zadowolony z rundy się, bo odpowiedź jest jasna, ale mam takie pytanie o ten okręgowy Puchar Polski, w którym odpadliśmy z Olbrami na Poznań. Czy czujesz taki trochę niedosyt, bo wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy się z nim zmierzyć miesiąc, dwa miesiące później, to wynik mógłby być zupełnie odwrotny. Całkiem możliwe, żebyśmy wtedy zaprezentowali się na pewno jeszcze lepiej, gdybyśmy grali trochę później z nimi, bo wtedy nam się w tym meczu wygraliśmy z nimi, nakładały nam się te mecze co dzień, więc to też nie było takie proste, a wiadomo, że to był nasz chyba dopiero trzeci czy czwarty mecz, jeżeli dobrze pamiętam, więc też jeszcze nie byliśmy my, zawodnicy w najwyższej formie. Ale patrząc ogólnie na ten mecz, który i tak zaprezentowaliśmy się, myślę, dobrze na te odboje Lecha i przy odrobinie szczęścia jeszcze mogliśmy strzelić im parę bramek, tak? Bo przy tym wyniku 5-2 jeszcze mieliśmy takie trzy bardzo dobre sytuacje, więc mogło być nawet jeszcze 5-5, ale ogólnie myślę, że było dobrze. Jak już jesteśmy przy tobie, no to chyba można porozmawiać o funkcjach zimowych. Rozmawiałem wcześniej z prezesem, z trenerem, no wszyscy chcą szerokiej kadry. Stąd moje pytanie, czy możemy się spodziewać dalszych wzmocnień zimą? Tak, jeszcze jesteśmy z dwoma piłkarzami, już tak po słowie, więc na pewno jeszcze dojdzie dwóch dobrych zawodników i to nasza kadra, bo jeden bardzo dobry już doszedł, tak, więc jeszcze nie mogę powiedzieć, że oni są bardzo dobrzy, tylko dobrzy. Paszko Milik.
dobrych zawodników dojdzie do nas, a myślę, że musimy mieć szerszą tą kadrę, tak? Bo sam wiesz, że te mecze, które graliśmy w pierwszej rundzie, nieraz mieliśmy dwóch czy tam trzy osoby na zmianę, tak? W jednym meczu nie mieliśmy, trenera mieliśmy przebranego, tak? Który się tam gdzieś grzał, ale nie chciał zapłacić do weźmia, bo nie wiedział, jak to się skończy na górze. Ale nie, no myślę, że kadra musi być szersza, bo teraz też nasi kibice, tak, będą wybierali skład, no muszą mieć z czego wybierać. No właśnie, kibice będą wybierali skład. Znowu wracam do prezesa. Jak to ma wyglądać? Bo wiemy, że kibice będą wybierali zawodników, będą ustawiali skład, ustawienie, wykonać elementy gry. Coś jeszcze? No ogólnie jest tak, że każdy menadżer naszego projektu, naszego klubu, rejestrując się całkiem darmowo, ta gra nie kosztuje nic, czyli rejestruje się całkiem darmowo. Tak, całkiem darmowa gra. No i otrzymuje to swoje takie tak zwane wirtualne biuro, w którym mam różne funkcje. Właśnie najważniejszą funkcją jest oczywiście, gdzie mogę wejść na opcję i ustawiam sobie tą drużynę, jakim systemem chcę grać, tak? 4-4-2, czy powiedzmy te, które tam będą zaproponowane. Do tego mam zawodników, 20 paru, ustawiam ich na tych poszczególnych pozycjach. To jest to, co jest w sumie niby najważniejsze w tej grze, ale no jest tam jeszcze wiele, wiele innych funkcji, gdzie zbieramy punkty, którymi każdy menedżer będzie rósł władzy. Czyli to nie będzie tak, że początkujący jest tak samo mocny w decyzjach, jak ten, który już grał powiedzmy paru lat. No, jest tam wiele niespodzianek ukrytych, można powiedzieć. Na jakim etapie teraz to właśnie się przygotowanie? No my oczekujemy przełomem stycznia do tego, że już taka próbna wersja zostanie tutaj nam wszystkim udostępniona do próby, a już tak na 100% będzie to funkcjonowało z pierwszym meczem w Niemczech z FC Dragonami. No a tutaj pod koniec marca praktycznie, kiedy my ruszymy Liga D-klasy, tutaj, w której my gramy, znowu się rozpocznie, to praktycznie też to będzie na 100% funkcjonować. Czy nie obawiasz się gdzieś w cudzysłowie może gruntu trenera, że no jednak mimo wszystko nie będzie wszystko uzależnione tylko od jego decyzji? Trener ma w drugiej połowie swoje możliwości. Tam może zmieniać i zmieniać system, jak coś się nie będzie układało, to praktycznie druga połowa należy do niego. I jeszcze tylko ostatnie pytanie do Ciebie, Macieju. Tak. Bo wiem, że siedzisz w tym świecie gier. Troszeczkę znasz tego świata i stąd moje pytanie, jak oceniasz właśnie szansę na taki pomysł? Czy to ma szansę powodzenia? Szansę ma olbrzymie, bo no, połączenie czegoś, co jest w internecie, połączenie z czymś, co jest na żywo, tak naprawdę można ludźmi praktycznie sobie sterować. Właśnie, bo to jest połączenie wirtualnego świata z rzeczywistością. Tak, i to jest właśnie ta nowość, która po prostu może być naprawdę szalem. Tego też no, w sumie nigdzie wcześniej, jak siedzę w tej grze już od dawna, nie słyszałem o czymś takim, że coś takiego było. Że można było prawdziwą drużyną po prostu sterować, która gra na boisku, na żywo, na tej trawie, gdzie można ten mecz też będzie oglądać teraz. No, to jest coś niesamowitego, co będzie, to jest przyszłość tak naprawdę i to tylko wejdzie, nie? No i tak mówię, z kamerami 360 i z okularami 360 to na pewno też to jakoś połączymy, także no, będzie to na pewno coś innowacyjnego, co no, tutaj będzie szał. Będzie szał, to jest na pewno. Podoba Ci pomysł? Bardzo się podoba. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Eagle Talk i no mam nadzieję, że prezesie gdzieś za dwa, trzy tygodnie, jak zrobimy treningi, zaprosimy trenera i tak. Będziemy rozmawiać o dalszej sytuacji. Tak, będziemy naszych użytkowników, menedżerów, piłkarzy, wszystkich, którzy idą za nami, informować co dwa tygodnie właśnie w taki sposób. Mi się wydaje, że to jest taki dosyć fajny. Finalnie dosyć. Tak. Także dziękujemy bardzo i do zobaczenia za niedługo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.